A ty masz, proszę bardzo, zawieź na choineczce, tak? Drugi dzień, tak. Zapraszamy! Chodźcie! Karabina potrzebna. Pani Żółwiłek. Żółwka, tylko wybierz sobie gałązkę najpierw, gdzie chcesz. Ja cię będę asekurował. Nie, no, mam już. Dzień dobry. Słuchaj, zaraz nas pięknie. Ziaren. I zawiesimy nasz karm. Można z piesie. Proszę, proszę. Tu możemy, patrz, mamy taką dobrą gałąź. Okej, okay, dziękuję. Tutaj. O. Poznaliśmy właścicieli, którzy w zeszłym roku po świętach zasadzili choinkę tutaj na skwerku. I bardzo, ona się to przyjęła. Tak, przyjęła się i byli zachwyceni. Proszę dołączyć do naszej drużyny. Tu uścisk dłoni za dobrą robotę wspólną. Dziękuję bardzo i idziemy do dalszej pracy. Kolędnika taki los, że ma wciąż czerwony nos, bo mu zima tak zazdrości, że go każdy w domu gości, więc na niego okiem łypie i po nosie wciąż go szczypie. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skoczni dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wszystkiego dobrego dla całego domu. Zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Dziękujemy. Niech się darzy w nowym roku. Jest to historia Piotra z Nowej Huty, z mogiły. Tragiczna historia, miłosna. Piotr, żołnierz Polskiego Września, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, poznaje w Szkocji Dorotę, zakochują się w sobie. Wydawałoby się, że ta historia mogłaby się skończyć już wtedy happy endem, jednak tak nie było. Piotr zostawił w Polsce rodzinę, żonę i czworo dzieci. Chce się rozwieść z żoną, jednak ta nie chce mu dać rozwodu. Piotr postanawia ją przekonać osobiście, wraca do Polski stalinowskiej, do Nowej Huty. Jednakże żona nadal jest nieugięta. Dorota, tęskniąc bardzo za nim, przyjeżdża do nieznanego jej komunistycznego kraju. Zamieszkuje w mogile. Okazuje się, że Dorota, jeżeli chce zostać w Polsce, musi uzyskać obywatelstwo polskie. W tym celu fikcyjnie wychodzi za mąż za brata Piotra. W pewnym momencie szczęśliwie żona Piotra daje zgodę na rozwód. Doroty może się rozwieść z bratem Piotra i razem w końcu mogą zawrzeć małżeństwo. Jednak życie w stalinowskiej Polsce nie odpowiada Dorocie. Pomimo, że urodziło się tutaj ich dwoje dzieci, postanawia wyjechać z powrotem do Szkocji. Jednakże Piotr nie może tego zrobić. Sytuacja polityczna nie pozwala mu na to. Zostaje tylko droga nielegalna. Postanawiają, że będzie uciekać pieszo do Berlina Zachodniego. Doroty przysyła Piotrowi drogą korespondencyjną szczegółowe plany tej ucieczki. Piotr namawia swojego najstarszego syna z pierwszego małżeństwa, aby ten mu towarzyszył. Jednakże syn nie zgadza się. Co gorsza, donosi do Urzędu Bezpieczeństwa na ojca. Odkrywane są dowody tego, że próbował uciec na zachód Europy. Zostaje aresztowany, osadzony w więzieniu. Z lakonicznej informacji dowiadujemy się, że Piotr w końcu wyjechał do Wielkiej Brytanii w 1957 po tak zwanej odwilży październikowej.
zdjęcia. To jest taka moja pasja, która powstała od momentu, kiedy pani doktor, okulistka, powiedziała mi, żebym oczopląs sobie można zmniejszyć w ten sposób, żeby podnieść wizjer do oczu, wizjer aparatu fotograficznego i zrobić zdjęcie. Jesteśmy na górce rozrządowej, więc nie wiemy, gdzie się będzie coś rozrządzało. Trzeba do tego mieć dużo cierpliwości, ponieważ na niejeden pociąg trzeba czekać kilka godzin. Trzeba mieć dobrą laskę do fotografowania. To jest laska, jak ja to nazywam ją, laska pancerna, dlatego że na każdy nasyp można się na niej wspiąć. A oprócz tego bardzo fajnie będzie pokazywała mi drogę. Jak przejeżdża taka lokomotywa, to dusza w człowieku podskakuje. I to jest zrozumiałe być może dla tych, którzy, nie wiem, uwielbiają ryk motocykla gdzieś na żużlu. A ja uwielbiam, jak mi przejeżdża lokomotywa. I to jest właśnie muzyka górki rozrządowej. I to jest piękne. Czasami fotografowanie, ale słuchanie dźwięków niesamowite. Ta wystawa, na którą zechcieliście przyjść, jest podziękowaniem wszystkim, którzy uczyli mnie fotografiki oraz wszystkim tym, którzy ze mną jeździli. I tam jest moja mama gdzieś. Tu jest. Ona zawsze mówiła, że dam radę. I dała. Zawsze mówiła, że potrafię. I dała. No i zawsze mówiła, że możesz. Gdzie jesteś, mama? Nie. Gdzie ty jesteś? Tu jest. Thank you.